1 maj 2011 roku, wyjątkowy dzień dla świata chrześcijańskiego, wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. Postulat Santo Subito, święty od zaraz, w części się spełnił. Mieszkańcy Szczecina, aby wspólnie przeżywać beatyfikację Jana Pawła II, zebrali się na Jasnych Błoniach. Dla wielu było to bardzo osobiste przeżycie. Podobnie jak w roku 2005 płynęły łzy, tym razem na twarzach pojawiał się jednak także uśmiech. Cały czas obserwowałam z Watykanu i z Wadowic, w Krakowie, wszędzie, gdzie tylko można było, to po prostu śledzę te wydarzenia. Wielu Szczecinian starało się nie tylko świętować wyniesienie na ołtarze papieża Polaka, ale także skłaniało do refleksji i wspomnień. Szczecinianie wracali też pamięcią do wizyt papieża Polaka w naszym mieście. I tu się dowiedziałam właśnie, że papież był pierwszy raz w 59 roku, potem w 72, no i później już Szczecin to w 83, tak to było? Ostatnie wspólne chwile Szczecinianie też przeżywali z Janem Pawłem II na Jasnych Błoniach. Pamiętają i o tych chwilach. Podczas beatyfikacji przed oczami stawał kwiecień 2005 roku. No niestety ze względu na stan zdrowia i finanse to nie mogłam jechać do tego. To żeśmy w telewizji z mężem oglądali, no ale dobrze było. Popatrzyło się, trochę się zobaczyło, posłuchało. Podążając za sportowymi zamiłowaniami Karola Wojtyły, 1 maja szczecińska młodzież wraz ze swoimi opiekunami zorganizowała pierwszy na Jasnych Błoniach bieg papieski. No wiemy, że dzisiaj wszyscy przeżywamy jako chrześcijanie na świecie, a Polacy szczególnie, czas beatyfikacji Jana Pawła II. Odkrywamy tego niezwykłego człowieka w różnych obszarach jego życia, że był filozofem, teologiem, wspaniałym kapłanem, ale też przyjacielem młodzieży, zakochany w młodych ludziach. I wiemy, że papież nasz kochał sport. Kochał młodzież, kochał sport i zrodziła się taka cudowna inicjatywa, że w czasie uroczystości szczecińskich dla ludzi młodych, dzieci, starszych zaproponujemy też bieg papieski. Pierwszy bieg papieski na Jasnych Błoniach z okazji beatyfikacji. Frekwencja dopisała, a idea biegu zachęcała niemalże każdego do pełnego zaangażowania się w przedsięwzięcie. Sami zainteresowani mówili, że jak głosi stare powiedzenie, robią to dla ducha i ciała. Chcemy uczcić beatyfikację Ojca naszego Świętego. No i żeby miło czas spędzić, aktywnie przede wszystkim. Pomimo tego, że dla wielu z nas Karol Wojtyła był świętym już za życia, na ten wyjątkowy dzień czekaliśmy z wielką niecierpliwością. Czekali również ci, którzy na co dzień z religią nie mają nic wspólnego. Jak sami twierdzą, kochali Wojtyłę nie za to, w jaki sposób się modlił, ale za to, jakim był człowiekiem i co dla drugiego człowieka zrobił. Bez wątpienia Jan Paweł II zasługuje na to, aby czcić go w taki lub inny sposób. Bez wątpienia świat zasługuje na takich ludzi jak on.